Widokówka spaczkowa wysłana do Hamburga 1901 rok. Widokówka ręcznie kolorowana 1898 rok. Baszta Łupinowa i kościół parafialny 1908 rok. Widok na kościół parafialny 1943 rok. Fragment rynku 1930 rok. Rynek środkowy 1916 rok. Fragment rynku w głębi ulica Wojska Polskiego. Fragment rynku widokówka kolorowana ręcznie 1904 rok. Widok z Pełkowego Wzgórza, obecnie ulica Pocztowa, 1903 rok. Widok na kościół z ulicy Słowackiego. Widok na Basztę Łupinową i kościół parafialny. Targowisko w rynku 1935 rok. Zachodnia część rynku 1912 rok. Rynek plac przed ratuszem 1913 rok. Panorama miasta, most na Nysie Kłodzkiej, ratusz, promenada 1901 rok. Baszta Bramy Kłodzkiej 1905 rok. Wjazd do miasta od strony przedmieścia Mikołajskiego 1934 rok. Fragment rynku 1914 rok. Dom Starców, obecnie ulica Wojska Polskiego, 1917 rok. Promenada z Fontanną, obecnie ulica Staszica, 1900 rok. Widok z wieży kościoła parafialnego na ratusz, 1911 rok. Fragment rynku w głębi ulica Wrocławska, 1935 rok. Wschodnia część rynku, 1929 rok. Fragment rynku, schody na wieżę ratusza, 1937 rok. Fragment promenady wokół murów obronnych, 1940 rok. Panorama miasta od ulicy Pocztowej. Fragment rynku, 1928 rok. Fragment rynku w głębi kościół parafialny, 1905 rok. Fragment rynku, widok z wieży ratusza, 1935 rok. Rynek, zachodnia część miasta w głębi kościół parafialny. Baszta Bramy Ząbkowickiej, 1920 rok. Obecna ulica Mickiewicza, 1907 rok. Widok na miasto z lotu ptaka, 1938 rok. Na tej fotografii również podobnie. Promenada przy murach, 1907 rok. Ratusz, widok od ulicy Narutowicza, 1936 rok. Promenada pomiędzy Bramą Nyską a Wrocławską, 1935 rok. Fabryka Schneidera, później fabryka mebli. Promenada przy Kościele Ewangelickim. Widok z wieży Kościoła Ewangelickiego, obecnie ulica Staszica, 1907 rok. Kościół parafialny, Baszta Bramy Wrocławskiej, Baszta Bramy Nyskiej, Baszty Łupinowe. Ratusz, 1935 rok. Rynek, Hotel Wolf, 1945 rok. Rynek, 1936 rok. Widok na Basztę Bramy Wrocławskiej, obecnie ulica Armii Krajowej, 1915 rok. Rynek, widok na Plac Targowy, 1930 rok. Fabryka Schneider, obecnie ulica Daszyńskiego, 1910 rok. Widok z ulicy Wrocławskiej na Basztę Bramy Wrocławskiej, 1936 rok. Obecnie ulica Narutowicza, 1928 rok. Nowa dzielnica Willowa, obecnie ulica Okrzei, 1920 rok.
Budynki przy obecnej ulicy Stasica, 1908 rok. Liceum przy ulicy Kołłątaja, 1942 rok. Obecne gimnazjum przy ulicy Sienkiewicza, 1915 rok. Dom Starców, obecnie ulica Wojska Polskiego, 1919 rok. Obecne gimnazjum przy ulicy Sienkiewicza, 1943 rok. Panorama miasta, 1915 rok. Rynek, 1909 rok. Most na rzece Nysa Kłodzka przed powodzią z roku 1938. Obecnie ulica Okrzei, 1913 rok. Dom Myśliwego, obecnie ulica Mickiewicza, 1934 rok. Restauracja w Lasku za Prewentorium, 1939 rok. Promenada przy murach, obecnie przy ulicy Wojska Polskiego. Staw łódkowy, obecnie ulica Zawadzkiego, dzisiaj nieistniejący. Panorama miasta, 1923 rok. Panorama miasta od strony Nysy Kłodzkiej, 1923 rok. Panorama miasta, widok na ratusz i kościół parafialny, 1918 rok. Promenada, widok na basztę bramy Ząbkowickiej, 1907 rok. Wieża ciśnień uruchomiona w 1905, po prawej królewskie preparendum, 1909 rok. W głębi wieża bramy Kłodzkiej, 1905 rok. Baszta bramy wrocławskiej, obecnie ulica Wrocławska, 1945 rok. Promenada wokół murów, 1923 rok. Promenada przy bramy Nyskiej, 1920 rok. Baszty łupinowe, brama Nyska. Zaułek przy murach koło liceum. Baszta bramy wrocławskiej, pomnik wojskowy, 1909 rok. Szpital przed i po przebudowie, 1930 rok. Alejka przy kościele ewangelickim, 1907 rok. Rynek z widokiem na ratusz, 1917 rok. Ratusz, 1908 rok. Kościół parafialny pod wezwaniem świętego Jana Ewangelisty, 1927 rok. Widok na kościół parafialny z rynku, 1929 rok. Ołtarz główny w kościele parafialnym, 1930 rok. Słynna studnia tatarska w kościele parafialnym. Portal główny. Przejście do kościoła parafialnego od kaplicy cmentarnej, 1935 rok. Kaplica cmentarna, 1945 rok. Kościół ewangelicki, 1920 rok. Sala kina Deli, obecnie kino Kopernik przy ulicy Piastowskiej, 1938 rok. Widok na ulicę Wojska Polskiego w głębi Donkata. Kino Kapitol, ulica Słowackiego, 1929. Basen miejski, 1938 rok. Baszty łupinowe, promenada przy obecnej ulicy Kołłątaja, 1930 rok. Pałacyk przy ulicy Pocztowej, 1919 rok. Panorama miasta, 1909 rok. Baszta bramy Ząbkowickiej, 1943 rok. Baszta łupinowa i kościół parafialny pod wezwaniem świętego Jana Ewangelisty. Fragment murów i baszty łupinowe, 1943 rok. Centralna mleczarnia w Paczkowie. Fabryka świec braci Miller, 1938 rok. Panorama miasta od strony Nysy Kłodzkiej, połowa XIX wieku.
Dom Świętego Jana, w którym leczono alkoholików, od 29 roku szpital zakaźny, byłe prewentorium. Restauracja przy ulicy Robotniczej, 1941 rok.